Jeżeli ty się nie... Wyjść do ludzi to jest jedno, ale przede wszystkim, drodzy państwo, pod kątem energetycznym otworzyć się, nauczyć się. Być otwartym, otwartą. Nie unikać tego, nie przekreślać. Nawet jeżeli były jakieś rozczarowania, nawet jeżeli były jakieś złe sytuacje, każdy z nas miał, każdy z nas ma worek na plecach wspomnień, bagaż doświadczeń. Każdy. Ale drodzy państwo, gdyby ludzie się tak zniechęcali po każdej porażce, no to świat by już dawno nie istniał. Zawsze trzeba się otrzepać i iść do przodu. Ja wiem, że bardzo często oglądają ten program osoby, które mają problemy. Bo oczywiście, że jeżeli ktoś jest szczęśliwy, zadowolony z życia, to nie jest zainteresowany kartami. Albo bardzo rzadko. Natomiast ja zawsze jestem zdania, żeby patrzeć na życie, na to, co będzie, optymistycznie. Dostrzegać te pozytywne rzeczy, te, które jeszcze czekają. Witam na antenie. Krisa, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Proszę mnie. Chciałbym się dowiedzieć, jak moje życie popłynie dalej. Bardzo chętnie panu sprawdzę, jeżeli pan mi zdradzi swoje imię i datę urodzenia. Halo? Proszę pana imię, datę urodzenia. 92? Tak. 06. 92? Tak. Okej, jak ma pan na imię? Paweł. Dobra. I jakie jest pytanie, Paweł? Czy będę miał w życiu dzieci? Czy będziesz miał w życiu dzieci? Okej, okay, no to zobaczymy, Paweł, czy będziesz miał w życiu dzieci. Dobra. Już zobaczymy, czy Paweł będzie miał dzieci w swoim życiu. Zobaczmy. No teraz, wiecie państwo, opłaca się mieć więcej jak jedno. Prawda? Taką mamy politykę prorodzinną. Patrzymy, czy Paweł będzie miał dzieci. Tak, karty pokazują, że tak, natomiast jest to zaznaczone jako pierwsze dziecko, które przychodzi na świat w ciągu 4 lat od teraz. W ciągu 4 lat jest pierwsze dziecko, dwoje dzieci. Będziesz ojcem 2 dzieci, pierwsza będzie najprawdopodobniej dziewczynka, drugi będzie chłopak. Tak tutaj karty się układają. Natomiast w ciągu 4 lat pierwsze dziecko przychodzi na świat. Tej kobiety, która będzie matką twoich dzieci, jeszcze nie znasz, zapoznasz ją w ciągu roku od teraz. Serdecznie pozdrawiam. Kto następny? Ja już tu sobie czekam. Już jestem do dyspozycji. Dzwońcie. Też, drodzy państwo, musicie wiedzieć, że obecnie Mars wkracza do znaku barana. I kiedy Mars wkracza do barana, czerwona planeta w tym ognistym znaku, no bo baran to jest najbardziej ognisty znak zodiaku, można by było stwierdzić, to, drodzy widzowie, bardzo sprzyja nam obecnie energia w ciągu całego lutego na ewentualnie rozpoczęcie nowej pracy. Jeżeli ktoś z państwa szuka pracy, czy jeżeli ktoś z państwa chciałby zmienić pracę, Mars w baranie bardzo sprzyja w lutym, jeżeli by ktoś chciał podjąć się właśnie takiego działania, właśnie zmianę zawodową, czy otworzyć coś, jakąś firmę, super, w lutym. Dlatego, że ten Mars właśnie teraz będzie przebywał w baranie. Kto telefonuje do studia? Kochani, ja tu nie mogę tak sobie czekać i po prostu się pytać grochem o ścianę, kto telefonuje do studia, tylko muszę tutaj słyszeć telefon za telefonem. Wybieramy numer. Uwaga. 708. 770, 780. Kto się tutaj skusi? Skuś się. Ja bym się skusił. A ty się skusisz na wróżbę? Czekamy, wolna linia. Może ktoś się skusi. Taka pokusa.
teraz jest, drodzy państwo, na Polsacie. Jest taka pokusa. Zadzwonić, nie zadzwonić. Zadzwoń. Daj się skusić. Mam nadzieję, że kogoś tutaj skuszę na antenę. Zapraszam. Jest taka pokusa. Ja tu mam karty, a w tych kartach widać, co będzie. Chcesz skorzystać? Dzwoń. No jak nie zadzwonisz, no to ja do ciebie też nie zadzwonię, no bo ja nie wiem, jaki ty masz numer. A ty znasz moje dwa numery telewizu. Albo gwiazdka 741174, albo ten numer uniwersalny 708 770 780. One się za chwilę tu pokażą. Proszę państwa, zaraz będą numery. O, proszę bardzo. Kto telefonuje? Kto nie śpi? Matko Święta, no wszyscy państwo śpicie. Szybciutko. Nareszcie. Witam serdecznie na antenie. Krysa, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam panią. Jak ma pani na imię? Proszę imię. Dorota. Pani Dorotko, data urodzenia. 28. Tak. 09. Tak. 72. Tak. I co będziemy sprawdzać? Jeszcze bym chciała mojego męża. Proszę bardzo, jak ma na imię? 28. 12. Tak. 64. Jak ma na imię? Adam. I co patrzymy, pani Dorotko? Ogólnie bym chciała wiedzieć. Na temat waszego związku? W ogóle, ogólnie, jaki nas w ogóle rok czeka. Was we dwójkę, dobra. Można się rozłączyć, pani Doroto, i słuchać mnie teraz na Polsacie. I patrzymy, zgodnie z życzeniem, pani Dorota i pan Adam. Proszę państwa, u mnie to jest wróżba na życzenie. Co chcecie się dowiecie? Co chcecie się dowiecie ode mnie? Jakie macie państwo pytania? Karty są od tego, że ja tutaj bardzo chętnie sprawdzę. Co chcesz, możesz się dowiedzieć. Dzwoń. Jak teraz zadzwonisz w trakcie wróżby, też możesz trafić do studia. Zapraszam. Patrzymy, pani Dorotka i pan Adam. Co czeka ich w tym roku? Generalnie powiem pani, pani Dorotko, raczej spokojny ten rok. No tutaj sprawy urzędowe jakieś się ciągną, spłacanie czegoś. Karty pokazują, że są zaległości finansowe, więc możecie wspólnie coś spłacać. Może macie wspólnie jakiś kredyt wzięty jako na małżeństwo, tak? I jest pokazana konieczność spłat regularnych. Więc to jest taką waszą kulą u nogi, szczerze bym powiedział. Może wam się przez to, że jest ta spłata, nie udać nigdzie wyjechać, nie udać jakiegoś wyjazdu, urlopu w tym roku spędzić. Dlatego, że karta umiaru przykrywa kartę świata. Czyli umiar blokuje świat, umiar blokuje wyjazd. To znaczy, mielibyście ochotę wyjechać w tym roku 2017, czy to w lipcu, czy to w sierpniu, ale może się nie udać ze względu na braki finansowe. Tak karty pokazują. Czyli no tutaj, jeżeli w czasy, to w roku kolejnym. Karty jednocześnie pokazują, pani Doroto, że pan Adam powinien zwrócić uwagę na swoje krążenie, na sprawy dotyczące serca, właśnie ciśnienia również, podnoszącego się ciśnienia, podskakującego. Natomiast pani Dorotko, proszę większą uwagę zwrócić większą ilość witamin, tak? Nie będę tutaj tworzył słowa. Większą ilość witamin, tutaj skrzyp polny, w ogóle witaminy, witamina H, biotyna, dlatego, że u pani są słabe włosy, skóra, paznokcie. To mi się zaznacza. Trójka denarów przy Asie Buław. Czyli pani Doroto, to co się tyczy właśnie tych martwych elementów na skórka, to jest u pani słabe. Może się pani zastanawiać, czemu mi te włosy tak wypadają? Czemu paznokcie się tak kruszą? Pani Dorotko, wynika to z tego, że jest za mało witamin. Musi pani biotynę jeść po prostu.
prostu jako witaminę H, skrzyp polny. Nie mogę podać nazw tutaj produktów, prawda, z apteki, ale proszę się zapytać. Co tutaj jeszcze? Pani Dorotko, karty pokazują, że jest przy was pomyślna karta, jeżeli chodzi o komunikację. To znaczy jest słońce, jeżeli chodzi o wasze dogadanie się. Ja tutaj nie widzę przeszkód. Jeżeli byście mieli, czy to nawet jakiś drobny konflikt, czy jakąś sprzeczkę, wy to potraficie szybko załagodzić, pani Dorotko. Wy się raczej dogadujecie z Adamem. Jeżeli byśmy się zapytali o jego wierność, w 100% wierny. W ogóle się nie rozgląda za innymi babami. Kompletnie. Tutaj nie ma w ogóle karty, która by zwiastowała jakiś brak lojalności, czy to pani Doroto, żeby on coś kombinował za pani plecami. To pani więcej się podoba. Pani Dorotko, pani przyciąga spojrzenia, bo tutaj karty pokazują, że mężczyźni mają na panią oko, faceci z otoczenia, natomiast pani niekoniecznie z tego korzysta, no bo jest pani też wierna, jest pani po prostu taka, jak powinna być małżonka. Więc generalnie wasza relacja pokazuje się okej. Ja nie mogę się przyczepić do waszego związku jako związku, natomiast tak jak wspomniałem, te wydatki, krążenie u pana Adama, u pani sprawy związane ze skórą, tak, dermatologiczne kwestie. No a w czasy się w tym roku raczej nie udadzą. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję. Kto następny? A ja też nie byłem na w czasach. W ogóle w zeszłym roku. Cały czas w pracy jestem, drodzy państwo. Lipiec, sierpień, bez przerwy. No nie miałem urlopu już długo. Może by się przydało? Ale ja lubię się z wami spotykać, mi by było tęskno. Naprawdę, wierzcie mi państwo, że ja lubię te spotkania. To bez względu na to, że czasem jestem bardziej zmęczony, czasem jestem bardziej w formie. Wiadomo, bo to jest jednak noc, więc człowiek też nie jest zawsze w 100% taki, wiecie państwo, doenergetyzowany, bo też różne rzeczy inne robię. Natomiast tak czy inaczej, ja zawsze lubię się z wami spotkać. Jak zawsze, jak tutaj jadę do telewizora, ja się zawsze cieszę. Zawsze się cieszę, że jadę do telewizora. Nigdy się mi tak nie zdarza. Czasem jest tak, że mi się niespecjalnie danej nocy chce, bo na przykład się nie wyspałem za specjalnie, ale jak już jadę, to się cieszę. Zawsze. Kto telefonuje do mnie? Bo ja jeżdżę autobusem nocnym na nocny program, drodzy państwo. A w tych nocnych autobusach, to wam powiem, czasami są takie perypetie najrozmaitsze. Zasypiają ludzie. Kładą się mi na przykład na ramieniu. Dzisiaj mi trochę zeszło w tym autobusie, powiem wam, bo tak ledwo byłem, bo zawsze prowadzący, to państwo powie z pod lady, musi być pół godziny przed programem. No pół godziny to już musimy być, bo musimy się sprawdzić ze stacją. Drodzy państwo, czy będzie nas słychać u was na Polsacie, jak odbieracie program. Natomiast ja dzisiaj byłem 25 minut przed. To troszeczkę byłem za późno. Kto telefonuje do studia? Proszę państwa, no bo czwarta godzina jest. Czekamy, czekamy. Jest telefon. Witam na antenie. Krzysztof, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Proszę imię. Michał z Ukrainy. Witam, panie Michale. Data urodzenia. Data urodzenia. Tam rzecz, jak moje życie popłynie dalej. Dobra, jaką masz datę urodzenia, Michał? 22.29.06. A co w tym życiu chcesz, żeby się wydarzyło? Nowa praca, nowa miłość? Chciałbym zobaczyć, jak popłynie mi dalej. A czego szukasz w życiu? Czego szukasz w życiu? Będę miał kobietę. O, i już mamy pytanie. Czy będzie miał kobietę, Michał? Już patrzymy. Czy Michał będzie miał kobietę? Już zerkamy w karty. Michał.
29 czerwca 92. Wiecie państwo, z dziewczynami nigdy nie wie i nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Czasem jest tak, że jakaś dziewczyna daje dwuznaczne sygnały, a czasem jest tak, że szuka na przykład Michał dziewczyny i nie może znaleźć. Zobaczmy w kartach, czy jakaś dziewczyna się pojawi. Michał, 29 czerwca 92. No to nie jest tak za szybko. Szczerze powiedziawszy, na razie karty pokazują tak z pół roku najbliższe, to są takie luźne relacje. To są takie dziewczyny takie na chwilę, tak bym to nazwał. Nie będę tutaj wdawał się w szczegóły, natomiast chodzi o takie bardzo luźne formy kontaktu, tak? Czyli najbliższe pół roku to tutaj nie pokazują... No to jest takie, no po prostu no, że fakt, no nie ma może nudy, natomiast nie ma stabilizacji w uczuciach, tak bym stwierdził. Czyli może się dużo tych dziewczyn przewinąć przez najbliższe pół roku, ale żadna z nich nie będzie na tyle konkretna, czy na tyle zdecydowana, czy na tyle, twoim zdaniem, Michał, sensowna, żebyś ty chciał z nią wchodzić w trwałą relację. Ty też jesteś wybredny, ty jesteś zbyt wybredny w stosunku do dziewczyn. To tak nie podchodź, dlatego że nie znajdziesz takiej dziewczyny, jak to czasami się widuje na różnego rodzaju filmach i tak dalej. A bo nie ma takich cudów. Niestety jednak jesteśmy na ziemi, a to, co jest kreacją na przykład filmową, a jest tylko właśnie kreacją. A także musisz, Michał, troszeczkę zmniejszyć poprzeczkę, ponieważ też trzeba spojrzeć na siebie i zobaczyć, co w tobie byłoby jeszcze do dopracowania. Karty pokazują, że troszkę popracować nad swoim poczuciem humoru, które może być zbyt takie grubiańskie w stosunku do niektórych dziewczyn. Mogą dziewczyny go nie rozumieć, mogą się też nawet dziewczyny zniechęcać twoim poczuciem humoru, że jesteś taki zbyt wylewny, zbyt dosłowny, nie potrafiący flirtować, a bardziej będący osobą taką kawa na ławę. Jeżeli jest podejście zbyt szybko kawa na ławę, wtedy relacja z reguły jest... Wiecie państwo, na krótką metę. Także ja sądzę, że troszkę zmienisz podejście, ale taka dziewczyna na stałe nie wcześniej niż jesienią tego roku 2017 obecnego. Od jesieni dopiero jest stała relacja. Ta dziewczyna będzie od ciebie około 2 lata młodsza. Poznanie najprawdopodobniej zapoznanie poprzez internet, ale duża odległość was nie będzie dzielić. Na jesień. Na jesień jest taka kobieta na życie, można by było stwierdzić, na długą metę. Natomiast póki co krótkofalowa. Serdecznie pozdrawiam. Kto następny? Już czekamy, już tutaj jestem gotowy. Można dzwonić. No i właśnie, jest taka ładna książka i też film Samotność w sieci. Może państwo kojarzycie książkę, film Samotność w sieci. Rewelacja, polecam oczywiście, warto jest czy obejrzeć, czy przeczytać. I tam takie ładne słowa, bardzo tutaj adekwatne do tej wcześniejszej wróżby. Może nie najważniejsze jest chcieć iść z kimś do łóżka, ale chcieć wstać następnego dnia rano i zrobić sobie nawzajem herbatę. A no właśnie, zrobić sobie nawzajem herbatę. Tak zwyczajna rzecz. Drodzy państwo, to nie jest najważniejsze, żeby iść się z kimś przespać. No bo co z samego przespania? Jak nie ma o czym pogadać z tą osobą, jak to wiecie państwo, miałoby być takie machinalne. No to jest guzik warte, ja uważam. Takie rzeczy, to wiecie państwo, to zwierzęta robią. Takie machinalne. To trzeba, moim zdaniem, jeżeli już się kogoś dopuszcza do siebie tak blisko, przekracza się pewną strefę intymności, moim zdaniem powinna to być zawsze osoba, z którą bylibyśmy sobie w stanie wyobrazić właśnie poranne wypicie herbaty. A to nie jest oczywiste. I to brzmi idealistycznie, bo oczywiście, że nie każdy z nas tak podchodzi, ale bardzo dobrze, jeżeli znamy swoją wartość, bo jeżeli my się poddajemy takim rozrywkom, wiecie państwo, chwilowym, ulotnym, to znaczy, że my nie znamy swojej wartości. Zarówno faceci, jak i kobiety. Ale nie zawsze jest możliwość, bo czasem jest oczywiście i czasem jest taka konieczność. Na przykład ze względu na braki finansowe niektóre panie się decydują na najstarszy zawód świata. Prosta sprawa, oczywiście, że tak. No, spójrzmy prawdzie w oczy. Ale drodzy państwo, czy to tak w 100% negować, czy nie? Zależy od przypadku, ja jestem zdania. Bo czasem sytuacja naprawdę taką kobietę zmusza. I co ma zrobić? Ma iść ukraść?
Nie popieram, ale wbrew wszystkiemu jestem zdania, że no oczywiście powinna pracować normalnie. Oczywiście, że powinna pracować normalnie. Ale drodzy widzowie, no czasem jeżeli takie rzeczy się dzieją, no to co, no to zawsze było i zawsze będzie pewnie. No też nie możemy tak, wiecie państwo, podchodzić do tego, że zło najgorsze. Zawsze było. Jakby nie było tego zła, to byśmy nie mieli porównania, że może być lepiej, że my mamy inaczej. Rozumiecie państwo? Dlatego jest ta cała energia yin-yang. Tutaj na tym moim kole roku jest ten taki symbol, drodzy widzowie. Nie wiem, czy go kojarzycie, chiński, prawda? Yin-yang. Dobro równe złu. Zawsze na świecie są wydarzenia złe i ludzie źli, i ludzie, którzy robią przekręty i zarabiają na życie w nieuczciwy sposób i tak dalej. I zawsze to musi być. My tego z tym nie jesteśmy w stanie nawet zawalczyć w żaden sposób. Jaki by nie był rząd w jakim państwie, jaka by nie była polityka, nie ma możliwości, żeby wyeliminować to, co jest tak zwaną czy to szarą strefą, czy to, co jest właśnie... No na pewno. Nie ma możliwości. W każdym społeczeństwie musi być, drodzy państwo, równowaga. A równowaga oznacza, że niestety nie każdy jest szczęśliwy, nie każdy jest bogaty. Wiadomo. No nie odkrywam Ameryki w tym momencie, natomiast też musimy, drodzy państwo, nie negować tego, że ludzie niektórzy robią tak strasznie źle. Robią tak źle, ponieważ taki mają wybór. Każdy z nas... swoje wybory może podejmować i każdy z nas no, świadomie podejmuje pewnego rodzaju wybory. Wiemy, co robimy ze swoim życiem przecież. A wybory trzeba szanować, o ile nikogo nie krzywdzą. Jeżeli wiecie państwo, ktoś jest dobry, ktoś nikogo nie okradł, nie zabił, nie zrobił nikomu źle, jest to człowiek taki uczciwy. Jego sprawa, co robi i z kim. Tego jestem zdania. Kto telefonuje do mnie? A, dzisiaj państwa trochę chyba zanudzam. Coś czuję, że państwa dzisiaj zanudzam. Tak coś mam czuja dzisiaj. Ale tak jak mówię, drodzy widzowie, nie zawsze muszę mieć taką komercyjną formułę, tak? Akurat dzisiaj mamy taką formułę bardziej lajtową dla państwa. Kto ma życzenie, proszę dzwonić. Kto nie ma życzenia, proszę się przyglądać. Może życzenie ci przyjdzie do głowy z niedzieli na poniedziałek, bo mam kolejny program z niedzieli na poniedziałek, to wtedy też zapraszam. Ale jeszcze mam tutaj ponad pół godziny. Kto telefonuje? Jakie państwo macie pytania? Czy o uczucia, czy o finanse, czy o zdrowie, czy o wygraną? Karnawał jest do końca lutego, bo Środa Popielcowa dopiero 1 marca w tym roku. Może warto jest się dowiedzieć, co w tym karnawale. Może gdzieś się wybierasz na narty, może jedziesz w Alpy, chcesz się dowiedzieć, jak ci minie pobyt w Alpach. A może się wybierasz do Zakopanego? Dzwoń do studia. A może ktoś z państwa do sanatorium się wybiera? Już tuż, tuż wyjazd i będzie 3 tygodnie w sanatorium na przykład. Dowiedz się, czy będzie dobre leczenie, czy jest tam dobra terapia dla ciebie przewidziana. A może akurat się kogoś zapozna w sanatorium? Zadzwoń. Spróbuj. Zapraszam. No teraz mamy numery. Kto się decyduje? A może cię tak denerwuje twój mężczyzna, który jest przy tobie? Tak cię wkurza. Nie wiesz, czego się po nim spodziewać. Nie wiesz, czy on jest w ogóle wierny, czy on cię zdradza. Dzwoń do studia. Drodzy państwo, czasami jest tak, że lepiej jest się dowiedzieć, niż tylko podejrzewać. Bo czasem podejrzenia nasze dotyczące zdarzeń, osób, doświadczeń bywają zgubne. Bo czasem my możemy podejrzewać kogoś o coś, czego ta osoba nigdy w życiu nie zrobiła. A czy ty chciałabyś być podejrzewana o coś, czego nigdy nie zrobiłaś? No na pewno nie.
A czasami jest tak, że kobieta podejrzewa faceta. No, on na pewno mnie zdradza. On na pewno nie jest mi wierny, bo coś tam. A czy faktycznie tak jest? A może to tylko jest wytwór głowy? Witam na antenie, Krysa, dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo, halo? 3, 2, 1. No to pa, no to pa. Jeżeli, drodzy państwo, będziecie mi robić takie psikusy, że będziecie mi tutaj dzwonić i się nie odzywać, to po prostu będzie taka sytuacja, że ja muszę odliczyć. Szybko się trzeba odzywać. Ale teraz ktoś jest. Witam na antenie, Krysa, dobry wieczór. Halo, halo? Znowu się ktoś rozłączył. Drodzy państwo, jeżeli ktoś się decyduje zadzwonić, to naprawdę proszę tylko powiedzieć imię, datę urodzenia i pytanie. Nie rozłączać się. Szybciutko. Kto telefonuje? Do 3 razy sztuka. Wiecie państwo, jak były 2 takie głuche, to za 3 razem będzie na pewno już dobrze. No, kto dzwoni? Widzicie państwo, wolna linia jest, sami słyszycie. Teraz, teraz? Pisz komórkę, dzwoń, no bo to na pewno się teraz uda. Gwiazdka 741174. Czekamy, czekamy, no kto się decyduje? No to proszę państwa, muszę mieć już telefon, ponieważ jest 15 po czwartej. Szybciutko! No bierz komórkę, dzwoń, no bo na co czekać? Proszę państwa, dziewczyny, jesteście przed telewizorem. Może dziewczyny, chcecie się dowiedzieć, czy ktoś się pojawi, jakiś chłopak. Dzwońcie! Kto telefonuje? Może dziewczyny jakieś zadzwonią. Zapraszam. Szybciutko. Proszę państwa, no program jest dla was. Ja tu nie jestem po to, żeby sobie siedzieć. Kto wybiera numer? Kochani, no bo jak nie będzie telefonu, to naprawdę reżyser może zaraz powiedzieć mi, że mam się żegnać. Matko Święta, no co się tam dzieje przed tym telewizorem? Jest sobota, za oknem świta, Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, czułe słowo. Maryla Rodowicz tak śpiewała. Jest sobota, za oknem świt. No to właśnie teraz mamy. Sobotę i za oknem świt. Bardzo wczesny świt. Sobota, dzień kota, tak, tak. Kochani, czy wy wiecie o tym, że po prostu jak ja tutaj nie słyszę telefonu, to ja tu chyba zaraz normalnie zasnę. Szybko, kto dzwoni? Bo chyba nie chcecie tutaj widzieć mnie, jak śpię. Tam jest poduszka, jest kołderka, jak państwo chcecie, to ja tu zaraz zasnę. Wezmę sobie tą kołderkę i się tu położę. Drodzy państwo, szybciutko. Tego jeszcze nie było, żeby Kriso spał w telewizorze. No. Drodzy państwo, szybko, kto telefonuje? To by były jaja. Drodzy państwo, bym tak się tu położył. I powiedział wam dobranoc. Szybciutko, kto do mnie dzwoni? No nareszcie. Witam serdecznie na antenie, Krysto. Już powoli dzień dobry. No, witam. Witam serdecznie, proszę imię. No, cześć. Obserwuję cię od ostatniego razu. A kto telefonuje? Jak masz na imię? Dajem.
Daniel, Daniel, data urodzenia? Daniel. Okej, okay, Daniel, data urodzenia? 10/12/74. I proszę bardzo, panie Danielu, jakie jest pytanie? No chwila, jeszcze się korzystałem z możliwości się do dzwonienia do ciebie. No to się myślę, że się dawno obserwuję. Moje pytanie jest takie. Słucham. Chodzi o stan zdrowia. O stan zdrowia, dobrze. Już patrzymy. Można się rozłączyć, panie Danielu, dziękuję za to. Znaczy nie wiem jak to mam interpretować, że pan mnie obserwuje. Mam nadzieję, że to w takim pozytywnym wydźwięku, że to mam nie interpretować negatywnie, bo brzmi... Jeszcze raz? No właśnie, no bo ja się tak zastanawiam, na czym polega ta obserwacja, którą pan Daniel prowadzi. Czy to jest obserwacja mnie na Polsacie, czy to jest obserwacja mnie, wiecie państwo, w życiu takim? Także nie wiem, szczerze powiedziawszy, ale okej. Okay. Patrzymy. Pan Daniel, 10 grudnia 74. Jak ktoś chce, to niech sobie obserwuje. Jest mi miło, jeżeli państwo obserwujecie. Patrzymy. Daniel, 10 grudnia 74. Zdrowie. Panie Danielu, zwrócić uwagę przede wszystkim na kręgosłup. Kręgosłup jest u pana słaby. Więcej aktywności fizycznej. Może pływanie, może jakaś aktywność na zasadzie, nie wiem, biegania. Bardzo modne jest aplikacja w telefonie. Można biegać, mierzy kroki, mierzy czas. Tego typu rzeczy. Może o tym warto pomyśleć. W każdym razie znaleźć sobie motywację do takich regularnych treningów, ponieważ u pana jest osłabiony kręgosłup, co też rzutuje w dalszej perspektywie na pana kończyny. Więc jeżeli pan aktywność fizyczną jakoś sobie wdroży, to nie musi być znaczna aktywność. To wystarczy troszkę. Od razu pan się też lepiej poczuje, jeżeli chodzi o pana taką sprawność, wydolność ruchową, ale też jeśli chodzi o pana sprawy krążeniowe, ponieważ krążenie, cholesterol negatywny może być przy panu niestety zagrażający sprawnemu takiemu samopoczuciu. Także też pod tym kątem starać się w miarę chudo jeść, tak? No bo cholesterol negatywny bierze się przede wszystkim ze zbyt dużej ilości tłuszczów nasyconych w diecie. Także tego też unikać. Jednocześnie karty pokazują, panie Danielu, żeby mieć na uwadze swoje sprawy męskie. Jeżeli by się pojawiły problemy w ciągu około 2 lat od teraz, nie unikać kontaktu z lekarzem specjalistą z tego zakresu, ponieważ tutaj by warto troszkę się wspomóc farmakologicznie. Natomiast to jest w ciągu 2 lat. Obecnie nie. Karty też pokazują, panie Danielu, żeby być bardziej czujnym zdrowotnie, jeśli chodzi o pana głowę, to co jest związane z głową, czyli ewentualne bóle głowy, czy takie jakieś uczucie ciężkości głowy, może to wynikać z chorych zatok, czy to z tendencji właśnie układu górnych dróg oddechowych, czyli tutaj też może warto wypijać olej z czarnuszki egipskiej. Olej z czarnuszki egipskiej, drodzy państwo, to jest tak zwane ziele złoto faraonów, przepraszam. To złoto faraonów, olej z czarnuszki, trzyma się w lodówce. Warto pić łyżkę stołową dziennie. Rewelacyjnie wpływa na układ oddechowy, ale też właśnie na odporność, więc tutaj to bym panu zalecił, panie Danielu. Serdecznie pozdrawiam. Kto następny? O, ja na zdrowie to uwielbiam wróżyć. Zdrowie to ja bardzo lubię. Może ktoś z państwa chce? Zapraszam. Salus Egrotis Suprema Lex Esto. To jest maksyma wszystkich lekarzy. Salus Egrotis Suprema Lex Esto. Zdrowie chorego najwyższym prawem. No, żeby tak wszyscy lekarze się do tego stosowali, prawda? Że zdrowie chorego najwyższym prawem. Dla niektórych lekarzy to pełna kieszeń najwyższym prawem. Przecież. A nie? Dobra, kochani moi, co teraz będziemy robić? Ciekawy jestem, kto teraz do mnie zadzwoni. Wiesz, komórkę dzwoń, będziesz następny. Studio. Spróbuj. Gwiazdka 741174. A może jest jakaś miła telewicka? Może jest jakaś pani Halina? A może jest pani Kasia? A może jest pani Barbara przed telewizorem? A może jest pani Grażyna? A o, pani Grażyna może być. Ja też serdecznie pozdrawiam panią Grażynę. Też mam taką stałą widzkę, panią Grażynę.
która słucha programy, lubi programy. Bardzo dziękuję. Ja w ogóle bardzo lubię imię Grażyna. Grażyna to mi się zawsze kojarzy takie eleganckie imię. Nie bez kozery, tak się nazywa wielka ikona telewizji Grażyna Torbicka. Zobaczcie państwo, jaka jest elegancka kobieta Grażyna Torbicka. To jest ikona telewizyjna, jak w moim mniemaniu. Kto telefonuje do studia? To na pewno się uda, wiecie państwo, bo to już jest za późno. Wy się nie bójcie, że jak zadzwonisz, to się nie dodzwonisz. To już jest za późno, za późna pora, żebym miał dużo ludzi dzwoniących. To na pewno nie. Jest pustka na linii, można łatwo trafić do studia i połączyć się tutaj ze mną, zadać pytanie do kart. Na każdy temat. Kto wybiera numer? Czasem też jest tak, że mogą być przed telewizorem jakieś młode na przykład dziewczyny i tak zapoznały kogoś. Młode laski. I tak, młode dziewczyny jak kogoś zapoznają, a to bardzo często się dziewczyny takie młode, takie poniżej 30, zastanawiają. Jeszcze raz? Aha, tak, 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 no to też. Ale coś innego mam do myśli. Ale to za chwilę. Witam na antenie, Kryso, dzień dobry. A ja chciałam z tym panem Kryso. No i jest pani. I się udało. Witam serdecznie w programie. Proszę imię. Moje imię jest Krystyna, 16.06.44. 16.06.44. Pani Krysiu, ja jestem Krystian, więc tym bardziej jest mi miło, że dzwoni pani Krystyna. Pani Krysiu, proszę bardzo, jakie jest pytanie? Posypało mi się życie dokładnie. Co to znaczy? Facet mnie zostawił. Muszę jeszcze pieniądze zapłacić za pracę, bo wypiłam sobie wino. Mhm. Chciałam się dowiedzieć, co ten rok mi przyniesie. Co ten rok pani przyniesie? Czyli chodzi o nową pracę i o to, czy będzie coś w miłości, tak? Ogólnie o pracę, tak, o pracę, ja całe życie pracuję, a z miłości, czy ja wiem, czy mnie jeszcze to czeka w tym wieku. Zobaczymy, pani Krysiu, nie można się załamywać, już zobaczymy. Można się rozłączyć, pani Krysiu, i słuchać mnie teraz w telewizji. Już patrzymy. Znaczy ja powiem tak, jeżeli ktoś panią zostawił, pani Krysiu, to znaczy, że po prostu ja patrzę w pani datę, wie pani, tutaj w głowie sobie policzyłem drogę życia. Powiem tak, jeżeli panią zostawił facet, to on jest skończonym frajerem. On jest skończonym frajerem, jak on panią zostawił, dlatego że pani ma takie wibracje w dacie urodzenia pani Krystyny. Jest pani tak niesamowicie oddaną kobietą, na razie nie ma co pokazywać, bo mówię z daty. Jest pani tak niesamowicie oddaną kobietą, pani Krysiu, że po prostu przy pani oddaniu, przy pani lojalności, przy tym, jak pani potrafi być wspaniała, uczuciowa, kochająca, prawdziwa taka kochająca kobieta, to on jest skończony frajer, że panią zostawił. Taką panią. Po prostu jest frajerem on. I tyle. To proszę absolutnie, pani Krysiu, nie wiem, szukać winy w sobie i tak dalej. Jego strata, tego pięknego. Wyrzucić go ze swojego życia. Niech się wynosi z pani w ogóle głowy, on. Wyrzucić go. Jeżeli on panią zostawił, absolutnie, pani Krysiu, nie docenił pani jako kobiety. Nie zna się na kobietach on. Nie zna się. To niech ma taką byle jaką. On, ten frajer. Jak najbardziej. Niech ma gorszą od pani. Dużo gorszą. A teraz patrzymy, czy co tu będzie w uczucie. Bo pani ma zbyt mocne wibracje numerologiczne, żebym ja mógł tutaj się dopatrywać u pani słabości charakteru i tak dalej. Proszę się nie dawać temu. Patrzymy teraz. No jest pani w księżycach tutaj. Pani Krysiu,
A więcej wiary w siebie, w tej miłości. No przecież, że się pani podoba. Pani jest tak dynamiczna babka, jest pani fajna, naprawdę taka z takim powerem, z takim impetem. Pani Krysiu, tu jest facet przy pani pokazany. Przed latem jeszcze to będzie, kwiecień, maj. Zapozna pani mężczyznę, całkiem nowego. I będzie to w otoczeniu zawodowym, pani Krysieńko. Czyli tutaj zdecydowanie, pani Krysiu, jest dla pani jeszcze w miłości ta pozytywna informacja, ponieważ jest karta słońca. Zawsze słońce w kartach zwiastuje dobrą odmianę losu. Zawsze. Czyli tutaj, pani Krysiu, proszę się spodziewać. Kwiecień, maj będzie mężczyzna poznany poprzez inne miejsce pracy. To miejsce pracy rozpocznie pani nową pracę w okolicach marca. W okolicach marca tego roku. Natomiast kwiecień, maj to jest mężczyzna, który się nowy pojawia przy pani. Teraz okres lutego. Wie pani co, pani Krysiu? Dać sobie na wstrzymanie. To znaczy nie tyle, że pani by teraz miała nic nie robić, siedzieć pod kołdrą i po prostu płakać całymi dniami i pić to wino. To niekoniecznie. Natomiast pani Krysiu, nie robić nic na siłę, ponieważ ten luty jest miesiącem ciężkim dla pani. I jeżeli by pani teraz chciała w lutym na siłę się upierać, na siłę pracy szukać, na siłę się tutaj próbować uśmiechać przez łzy, czy też robić dobrą minę do złej gry, to nie będzie zbyt korzystne. Czyli ten luty sobie troszeczkę, tak wie pani, odpuścić, bym powiedział. Nie znaczy, że całkiem się załamywać, ale nie wymagać od siebie zbyt wiele w lutym. Dać sobie chwilę czasu. Natomiast od marca pani rozpoczyna nową pracę, zdecydowanie. Kwiecień, maj jest nowy facet przy pani, poznany poprzez tę pracę rozpoczętą w marcu. Pani Krysiu, dobre informacje są, także nie ma się w ogóle co martwić. Serdecznie pozdrawiam. Kto następny? No tak właśnie jest. No ale o czym ja mówiłem? No i widzicie, dostałem to pytanie uczuciowe. Ja mówiłem wcześniej o tych młodych dziewczynach, które poniżej 30 na przykład są panie, które się zastanawiają, po czym poznać, czy jemu zależy. Ło, jak to często są takie pytania właśnie. Czy jemu na pewno na mnie zależy? Jak państwo myślicie, po czym poznać, że facetowi zależy? Reżyser mówi, że można poznać, jak facetowi zależy, że chodzi bez odzieży. Natomiast tak, zdaniem, wiecie państwo, oczywiście psychologii i badań takich prowadzonych, amerykańskich naukowców, jak to się szumnie mówi, pierwszym takim symptomem dla młodych dziewczyn, po którym można rozpoznać, czy facetowi zależy, czy nie zależy, jest na przykład tempo odpisywania na wiadomości. Jeżeli chłopakowi na tobie zależy, czy mężczyźnie, czy w ogóle w każdym wieku, myślę, od razu odpisuje. Albo bardzo szybko. Odpisuje na wiadomości, na SMS-y. Zawsze znajdzie chwilę. Bo drodzy państwo, nie czarujmy się. Napisanie SMS-a trwa minutę, pół minuty. Nie można być aż tak zajętym, żeby nie było czasu wysłać SMS-a. Jeżeli ktoś nie ma czasu, bo na przykład mówi ci, o, nie mam czasu, cały dzień jestem w pracy, no nie możesz mi przeszkadzać. To znaczy, że to już jest niepokojący sygnał. Bo nie ma możliwości, żeby faktycznie człowiek przez na przykład 12 godzin choćby na chwilę nie miał minutki, żeby się odezwać. Oczywiście, że ja na przykład, kiedy ja prowadzę program, to ja nie mogę do nikogo wysłać SMS-a prywatną komórką, tak? Jasne, ale też program mój nie trwa nigdy 12 godzin, tak? Także mam też reklamy w trakcie programu na przykład, więc wiecie państwo, zawsze jest zasada, jak ktoś chce, szuka sposobu, a jak ktoś nie chce, szuka powodu. Jak ktoś nie chce, zawsze znajdzie powód, że nie chce. A jak ktoś chce, góry przeniesie facet, żeby z tobą być. Zawsze też po czym poznać, że facetowi zależy? A po tym, że... dba o siebie. No to pewnie, że tak. Że zależy mu na tym, jak wygląda, bo jednak panowie mają z tym problem. Oczywiście. Raczej to panie są takie dbające o wygląd. Panowie, niektórzy tak, jasne. Natomiast no, większość panów to tak sobie podchodzi, mi się wydaje. Jednak faceci to tak, wiecie państwo, szybko, szybko. 10 minut i gotowie do wyjścia. Zazdroszczę, też bym tak chciał do pracy 10 minut się szykować. No niestety to tak nie jest, jeśli chodzi o realia telewizyjne. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że sytuacja jest taka, że mężczyzna, który chce wywrzeć dobre wrażenie na kobiecie, to zawsze obetnie paznokcie, wyczyści paznokcie, wiecie państwo, wyperfumuje się, umyje zęby. To takie podstawowe rzeczy. A jednak jak mu nie zależy, to się ubierze byle jak na spotkanie. I wiecie państwo, i jest tak sobie. Po czym też poznać? No można też poznać po tym, że się dopasowuje do kobiety. To znaczy, jeżeli jest spotkanie, czy tam randka, kobieta zamawia coś, no to mężczyzna, jeżeli chce tak się jej przypodobać, zamawia to samo.
Tak. Jeżeli wybrzydza, czy zamawia co innego, to już też jest takie niepokojące. A już najbardziej niepokojące, jeżeli nie chce pokryć rachunku facet za kobietę. Zawsze facet powinien zapłacić za kobietę. To moim zdaniem w tym aspekcie nie działa równouprawnienie. Jeżeli facet zaprasza kobietę na randkę, musi zapłacić za to. Nie ma czegoś takiego, że kobieta płacimy porówno. Przynajmniej ja tak sądzę, to nie. Obecnie działa to równouprawnienie, wiecie państwo, że teraz w dzisiejszych czasach to kobiety są na równi z mężczyznami, to jest oczywiście super. Natomiast nie przesadzajmy z tym równouprawnieniem. Jednak kobieta musi mieć swoją tą kobiecość, a to facet ma zabiegać o kobietę. Bo to on jest, tak jak wam mówiłem w pierwszej części programu, z dziada pradziada tym łowcą, tym myśliwym. Więc dziewczyny, dajcie się wykazać nam. A nie, że dziewczyny będą się dawać na złotych tacach, a faceci nie mają nic do zrobienia. A jak dziewczyna załatwa, nigdy nie jest szanowana. Nigdy. Kto telefonuje do mnie? Ja o tym mówię, drodzy państwo, dlatego, że się zbliżają walentynki. 14 lutego przecież, już za 2 tygodnie. Więc temat jest jak najbardziej na czasie. Z kolei kobieta, jak jest zainteresowana, jak przychodzi na randkę, to można taki z mowy ciała zobaczyć gest, że ona tak robi przy szklance. Jeżeli ma szklankę, czy to z drinkiem, czy to z herbatą, to jeżeli tak palcem jeździ po brzegach szklanki, a oznacza to, że jest zainteresowana. Co jeszcze? Kobieta, jeżeli na przykład, trzeba zwrócić uwagę, jeżeli na przykład siedzicie, trzeba zwrócić uwagę, jeżeli siedzicie obok siebie, jak ona kieruje nogę na nogę. Jeżeli zakłada nogę tak, że stopa jest w twoim kierunku, znaczy, że jest zainteresowana. Jeżeli daje tak nogę, że się po prostu stopa odwraca od ciebie przeciwnie, znaczy, że nie jest zainteresowana kontaktem z tobą. Co jeszcze? Jeżeli się rozszerzają źrenice lekko, znaczy, że się komuś podobamy. Oj, to jest bardzo faktycznie taki mocny sygnał. Zwrócić uwagę, drodzy państwo, na źrenice osoby, z którą się spotykamy, czy się rozszerzają. Patrzymy prosto w oczy przecież na spotkaniach, na randkach, to nikt nie zauważy, że się patrzysz na te źrenice. Jak się mu rozszerzają, czy jej, znaczy, że się podobasz. Bo zawsze to tak działa nasz mózg, że jeżeli nam się coś podoba, my to chcemy zobaczyć dokładniej. I wtedy się źrenica rozszerza. To jest udowodnione po prostu z anatomii. To nie jest żadna bajera. Rozszerza się źrenica, jak coś nam się podoba. Kto telefonuje do mnie, drodzy państwo? Czy ja mam takie ciekawostki opowiadać? Reżyser chce, żebym opowiadał. Jak reżyser tak chce, to znaczy, że państwo śpicie. To znaczy, że nie ma tutaj komu dzwonić. Drodzy państwo, jeżeli ktoś jest chętny, to jeszcze 10 minut jest. Ten program jest interaktywny. Co tak jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Też na przykład a propos komunikacji tej SMS-owej, czy też jakiejś takiej wiadomości, też często państwo piszecie w serwisach społecznościowych te messages, tak, wiadomości w serwisach społecznościowych i warto jest zwrócić uwagę, jak są formułowane wiadomości, czy jest dbałość o ortografię, o interpunkcję. To też czasem ma znaczenie ponoć, że jeżeli ktoś dba o taką poprawność formy, to znaczy stara się stawiać przecinki, kropki, wiecie państwo, pisze poprawnie, ortograficznie, znaczy, że chce też dobre wrażenie wywrzeć. Ja mam tak, jeżeli piszę na przykład do was, gdzieś w serwisie społecznościowym, staram się pisać poprawnie. Natomiast jak mam takich znajomych już dobrych, to piszę tak szybko. SMS-y na przykład. Ja nie lubię za bardzo pisać SMS-ów, szczerze powiedziawszy. Wolę rozmawiać przez telefon. Za SMS-ami nie przepadam. I wtedy, jak kogoś dobrze znam, to tak piszę niedbale. Wiecie państwo, nawet nie patrzę tam, czy zrobię jakiś błąd, czy nie. Znaczy błędów to ja raczej nie robię ortograficznych, ale chodzi o te polskie znaki na przykład, tak? Też te słowniki są teraz prześmieszne w komórkach, prawda? Bo zmieniają słowa. Kochani, do mnie się nie wysyła SMS-ów, do mnie się telefonuje, więc spokojnie. Kto telefonuje? Call me maybe. Zapraszam państwa szybciutko.
fest, powiem właśnie, no bo te walentynki 14 lutego, no to jest ogółem fajne święto, tylko że to jest smutny dzień dla ludzi, którzy nie mają z kim obchodzić, prawda, jak ktoś jest singlem. No i dlatego 15 lutego, po tych walentynkach, które już za dwa tygodnie, jest dzień singla. 15 lutego. Co złośliwi, drodzy państwo, to na walentynki nie mówią walentynki, tylko mówią waledrinki. Jak ktoś jest samotny, no to jak nie ma miłości, no to nie są walentynki, tylko waledrinki wtedy. No bo co robić? Ma człowiek samotny, walentynki. Euforia miłości, love is in the air, a ktoś nie ma. No to co innego zostaje takiemu człowiekowi? A może jednak przed walentynkami ktoś się pojawi u ciebie? Dzwoń. Jeszcze jest czas, jeszcze jest dwa tygodnie do walentynek. W programie jeszcze też jest czas. Może akurat tutaj wyjdzie ci jakaś nowa relacja. Zadzwoń. Gwiazdka 741174. A to muzyczne mamy dzisiaj naprawdę fajne. Reżyser Piotrek to jest najlepszy DJ tutaj w programie. Jak mamy z reżyserem Rafałem program, to zawsze jest taka nuda. Jeśli chodzi o tło muzyczne. Reżyser Rafał zawsze nam włącza taką piosenkę, która... Piosenkę? Znaczy takie to tło muzyczne, które jest... związane z oceanem. Tak się nazywa. Ale ja lubię reżysera Rafała. Ja wszystkich reżyserów tutaj lubię. Są w porządku. Nie można się doczepić do nich. Proszę państwa, jak wygląda sytuacja przed ekranami, przed telewizorami? Czy w ogóle w sobotę o świcie, czy ktoś tam jeszcze jest? Czy ktoś tam jeszcze jest? Czy ja zostałem sam w środku nocy, a właściwie nad ranem, na Polsacie? No różnie to bywa, drodzy państwo, ponieważ program jest na żywo. A ja też sobie tutaj was nie jestem w stanie obudzić, no bo albo ktoś faktycznie nie śpi i włączy. A jeżeli państwo śpicie, no to śpicie, no to wtedy nie oglądacie. Ja powiem państwu tak, zawsze trzeba wierzyć, że będzie dobrze. Nawet jeżeli ja tak wcześniej oczywiście tak pół żartem, pół serio powiedziałem o tym, że walentynki, waledrinki, tak? Proszę się absolutnie tutaj nie obrażać o to, proszę to przyjąć z przymrużeniem oka. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że drodzy państwo, zawsze kiedy jest jakaś samotność, czy jeżeli my myślimy, że już nic się w życiu nie wydarzy, że my już jesteśmy w tak beznadziejnym punkcie życia, że to już po prostu nie będzie nic dobrego. Najczęściej wtedy przychodzi ten dobry moment, bo im głębsza noc, tym bliżej do świtu. Im głębsza noc, im głębsza życiowa dolina, tym bliżej do tego, że wyjdzie słońce. Zawsze tak to działa. Bo nigdy nie jest, drodzy państwo, tak źle, żeby nie mogło być gorzej. O tym też trzeba pamiętać, jasne. Natomiast, drodzy widzowie, najważniejsze jest to, żeby nie tracić nigdy wiary w każdym wieku, że dla każdego z nas są jeszcze pisane dobre rzeczy. Czasem je trzeba odnaleźć na siłę. Najgorszym, co może być, no to jest choroba, tak? Choroba najbardziej odbiera nam tą wiarę, tą nadzieję na to, że będzie dobrze. Ale drodzy państwo, wierzcie mi, w dzisiejszych czasach medycyna jest tak dobrze rozwinięta, że coraz więcej chorób, które na przykład 10 lat temu, 20 lat temu były nieuleczalne, my już teraz leczymy. Są przeszczepy narządów wewnętrznych, są, drodzy państwo, terapie tak skuteczne, że nawet choroby takie, wydawałoby się, śmiertelne, są w dzisiejszych czasach uleczalne. Więc, drodzy państwo, jaki by nie był problem, jaka by nie była życiowa ciężka sprawa, zawsze trzeba wierzyć w to, że będzie okej. Nie można tej wiary tracić.
bo wszystko tkwi w głowie, wszystko tkwi w naszym nastawieniu. Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Jeżeli ty myślisz, że świat jest ponury, beznadziejny, guzik wart, no to w tym momencie on taki będzie. Natomiast jeżeli ty będziesz wiedział, że ten świat może jeszcze przynieść coś dobrego, będziesz otwarty na ten świat, na to, co jeszcze ciekawego cię spotka, z uśmiechem rozpoczniesz dzień. Sam siebie zaakceptujesz, sama siebie zaakceptujesz. Powiesz sama sobie rano o poranku, jak się budzisz, jesteś nieuczesana, jesteś z zapuchniętymi oczami na przykład o poranku. Powiedzieć sobie do lustra, drogie panie, jestem piękna, taka jaka jestem. I wmówić to sobie, bo wtedy ktoś to wreszcie dostrzeże. Wtedy to ktoś dostrzeże. Bo najważniejsze, żeby nas dostrzegł ktoś, kto nas w 100% zaakceptuje. Bo nie sztuka być zaakceptowanym ze względu na to, że my udajemy, że się kreujemy. Musi nas ktoś zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy. Albo bierze w całości, albo w ogóle. A to trudno taką osobę znaleźć, żeby wzięła w całości takimi, jakimi jesteśmy. I czasem trzeba się troszkę zmienić dla tej osoby. Ale w 100% się zmieniać dla kogoś tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby się przypodobać, na pewno nie warto. Bo to jest zawsze na krótką metę. Bo zawsze, wiecie państwo, prawdziwa natura wyjdzie. Oj, dzisiaj państwu nagadałem trochę. Także nie wiem, jak państwo odbieracie dzisiejszy program. Jak wspomniałem, chciałem, żeby dzisiejszy ten program z piątku na sobotę był taki bardziej na luzie. Także dziękuję serdecznie wszystkim tym z państwa, którzy oglądaliście dzisiejszy program. Dziękuję tym oczywiście, którzy zadzwonili do studia. Zapraszam wszystkich widzów, którzy mają ochotę oglądać kolejne Tajemnice Losu prowadzone przeze mnie z niedzieli na poniedziałek. Będę z wami od godziny 1:53, zdaje się. Tak więc długi program przed nami, trzyczęściowy z niedzieli na poniedziałek, więc mam nadzieję, że wtedy państwo będziecie aktywnie korzystać. Póki co oczywiście składam życzenia udanego weekendu, żeby ta sobota, która przed nami miło wam przebiegła, niedziela też. No i w niedzielę w nocy zapraszam tych z państwa, którzy mają ochotę do oglądania Tajemnic Losu na Polsacie. Dziękuję bardzo wszystkim państwu, którzy byliście. Udanej soboty raz jeszcze. Trzymajcie się i pamiętajcie, wszystko co najlepsze jest dopiero przed nami. Do zobaczenia.